Marko, zbliża się do końca powoli sezon w 2014-2015 w Superlidze. Jeszcze mecze półfinałowe i finałowe i kibice oczywiście tym najbardziej żyją, ale też patrzą na to, jak krystalizuje się skład, jak tworzy się skład Azotów Puławy na przyszły sezon. Niedawno kolejną umowę podpisał Janek Sobol, z czego się wszyscy w Puławach bardzo cieszymy. No i taką jedną z niewiadomych na przyszły sezon jest nazwisko Marko Tarabochi. Co będzie z Marko Tarabochią? Czy zostanie w Puławach, czy odejdzie z Puław? Mówiło się o tym w trakcie sezonu, że no, kończy się kontrakt. Marko, chcesz wyjechać, wrócić do swojej rodzinnej strony, nie chciałbyś w Polsce grać. Ostatnio pojawiają się jakieś informacje o tym, że przechodzisz do Górnika Zabrze. Powiedz, na ile możesz oczywiście, jaka jest aktualnie twoja sytuacja. Czy zostaniesz w Puławach, czy odejdziesz? Co możesz powiedzieć? Jak powiedziałeś, to kończy mi się kontrakt tutaj w Puławach. 2 roki byłem tutaj, ale nie wiem, to ja też czytałem na internecie, to o tym nic nie wiem. Tu czasami mówi się, że wracam do Balkanu, to nie jest prawda. To nie mam takiej oferty z Balkanu i jak czytałem, to też Zabrze. No też ja nie wiem, o co chodzi, skąd takie informacje. Bo tak, dobrze się czułem tutaj w Puławach. Mam jakieś oferty zagraniczne, to i to dobre oferty. Ale po pierwsze, po taka 2 roki tutaj w Puławach, chciałbym zostać, rozmawiam z prezesem i zobaczymy, co będzie. No właśnie, powiedz mi, czy możesz powiedzieć, czy prezes Azotów Puławy przedstawił ci jakąś nową ofertę kontraktu już? No na razie rozmawiamy i tak jak powiedziałem, no jak się dobrze zagra, są jakie kluby. I powiedziałem, dobre oferty mam tak za granicę, dobra liga i wszystko, ale po pierwsze chciałbym rozmawiać z prezesem jeszcze, dogadać się z nim, bo dobrze się czuję. Super miasto, Puławy lubię piłkę ręczną, super kibice, zawsze pełna hala. I dobrze się czuję tutaj. Chciałbym zostać. No właśnie, 2 lata spędzone w Puławach. To co mówisz, dobrze się tu czujesz, fajni kibice. No rzeczywiście my wszyscy kibice również chcielibyśmy cię widzieć, bo rzeczywiście ten sezon w wykonaniu Azotów Puławy to w dużej mierze bardzo dobra twoja postawa, zwłaszcza w końcówce sezonu na środku rozegrania. No i szkoda by nam było takiego zawodnika, żeby z Puław odszedł. No dobrze, zobaczymy. Ja myślę, że od początku dobrze było, że cały zespół został jak taki trochę podobny od ostatniego roku. I ten rok jeszcze lepiej zagraliśmy. Od początku dobrze pracowaliśmy. Chłopaki, co byli na kadry, tam zdobyli medale jakieś tutaj. Ale nie wiem. Fajnie by było, żeby zostali wszyscy. Jan Sobol podpisał. Naprawdę dobrze by było. Wszystko by dobrze było. Ale mówię, muszę zobaczyć jeszcze, jak będę miał takie... No ale już wcześniej powiedziałem, są dobre oferty. Nie wiem. Zobaczymy, co będzie. No właśnie, jeszcze a propos tej przyszłości, to fajnie, że Azoty są w czwórce rozgrywek, bo to daje szansę gry w europejskich pucharach i to ten poziom wyżej niż dotychczas, bo Challenge Cup nie można porównać do EHF-u. Puchar EHF to jest stopień wyżej, no i pokazanie się w pucharze EHF to też dla was, dla ciebie na przykład, czy dla innych zawodników Azotów, to byłaby jakaś tam fajna sprawa. No tak, jak robiliśmy, pamiętam tutaj pierwszy wywiad jakiś, powiedziałem, że grałem tam w Mariborze EHF. I to naprawdę super, super ten EHF Cup, podobny do Ligi Mistrzów. I dużo jest dobrych zespołów, dużo jest taki i sponsora tutaj, i tak na telewizji są czasami na żywo meczy. I naprawdę by było super za Azoty Puławy następny rok zagra w EHF. I mam nadzieję, że ja też będę grał. No to jeszcze powiedz na koniec, kiedy możemy się spodziewać jakichś ostatecznych efektów tych rozmów, które prowadzisz z prezesem, kiedy podejmiecie decyzję, co z Marko Tarabochią na przyszły sezon? No to nie mogę powiedzieć. Na razie rozmawiamy i mam nadzieję, że dogadamy się wszystko, że wszystko będzie dobrze i będę grał tutaj następny rok. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dzięki.